Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy makowiec. Przygotujemy ciasto. Na ciasto będziemy potrzebować 1,5 szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, 10 deko stopionego masła, 2 deko drożdży, 3 łyżki mleka i drożdże rozprowadzamy w mleku, 0,5 szklanki cukru, 1 łyżka kwaśnej śmietany oraz 1 jajko. I ciasto zarobimy, przepraszam, zarobimy i pozostawimy w lodówce, 30 minut. Później ciasto podzielimy na dwie części. To mamy składniki ciasta. I tutaj mam szklankę bakalii. Mam tutaj orzechy dowolne. Ja mam i laskowe, i włoskie, i migdałki. Ale jakie mamy bakalie, takie mamy. I tutaj mam dwie łyżki cukru. I to razem ja użyję robota. I tak częściowo pokroję, częściowo zmiksuję. To mamy bakalie i tutaj mam dużą garść rodzynek. A w garku mam 40 deko maku. Mak zalałam 2 szklankami, 2 szklanki o pojemności 250, 2 szklankami wrzącej wody i mak pozostawiłam na 30 minut i mak mam już ostudzony. Szklankę cukru, 4 białka, 10 deko masła i ja uwielbiam olejek migdałowy, więc dodam olejek migdałowy. A teraz zarabiam ciasto. Ciasto zarobię i tak jak już wspominałam, dam do lodówki. Dodaję masło i później ciasto podzielę na dwie części, ponieważ ja będę wycinać takie kwiatuszki, będę wycinać z tej jednej części, będę wycinać kwiatuszki, a pozostałe ciasto dam do formy. Tak, ciasto już mam przygotowane, przykrywam i na pół godziny daję do lodówki. Gdyby okazało się, że ciasto jest zbyt rzadkie, to należy dołożyć z 2 łyżki mąki. Tak, tak przygotowane ciasto daję do lodówki. Ciasto już odpoczęło, teraz dzielę na pół, opruszam mąką i rozwałkowuję połówkę. I tak jak wspominałam, wałek należy też opruszyć. Tak jak wspominałam, będziemy wycinać z jednej części kwiatuszki, a pozostałą częścią wyłożę formę. Teraz przygotowuję kwiatuszki. Wycinam formą, cieniutko wałkuję i wycinam formą takie ciasteczka, powiedzmy, abym miała na całą powierzchnię. Formę z ciastem już mam przygotowaną i teraz robimy masę makową. Do maku dodaję pozostały cukier, dodaję stopione masło, olejek migdałowy oraz ubite białko. I dokładnie masę makową mieszam.
Jeżeli nie lubimy olejku migdałowego, możemy dodać wanilię. I masę makową mam przygotowaną. Muszę to tu położyć. I teraz na ciasto wykładam zmielone orzechy. Ja miałam różnego rodzaju orzechy. Częściowo pokroiłam, częściowo zmieliłam. To będzie taki makowiec z nutą orzechową. I tutaj daję rodzynki. I wykładam masę makową. Rozprowadzamy po całej powierzchni. Wyrównujemy, dociskamy. Ułożymy nasze, jak ja to mówię, kwiatuszki, a to są po prostu foremka do ciasteczek. Wycięłam ciasto i układam całą powierzchnię. I wierzch posmaruję rozmąconym żółtkiem. Makowiec będziemy piekli godzinę czasu w 170 stopniach. Makowiec jest przygotowany i teraz żółtko dokładnie mieszam i smaruję wierzch. I makowiec wędruje do piekarnika. 170 stopni, godzina czasu. Makowiec z nutą orzechową. Tak, wędruję do piekarnika. I tak oto makowiec z nutą orzechową mamy upieczony. Wierzch oprószę cukrem pudrem. A tak wygląda makowiec w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Makowiec z nutą orzechową.